Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś mam dla Was kolejny świetny przepis, w którym się zakochacie. Jest to przepis na wegańską wątrobiankę. Wątrobianka, nie wiem czy każdy z Was wie co to jest, w innych regionach Polski wątrobianką nazywa się pasztetową lub po prostu taki pasztet. Ja na to mówię wątrobianka i wychowałam się na wątrobiance, ponieważ no, jak wiadomo, nie od zawsze byłam weganką. Historia tego przepisu jest taka, że chciałam zrobić jakąś pastę z połączenia grzybów i wędzonego tofu i nagle się okazało, że to smakuje po prostu jak wątrobianka. Dodałam kilka sekretnych składników, które zaraz Wam zaprezentuję i tak oto jest, bardzo prosta, bardzo szybka pasta. Naprawdę możecie nabrać nią wiele osób. Na przykładzie mojego taty, który sam stwierdził po przetestowaniu takiej pasty, że zaserwowana na kanapkach i jeszcze z ogórkiem, to w ogóle naprawdę nie ma opcji, żeby ktoś się zorientował, że nie jest to prawdziwy pasztet, pasztetowa wątrobianka, zwał jak zwał. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie, jeśli zależy Wam na tym, by przemycić trochę warzyw, trochę bardziej roślinnego pożywienia dla osób, które nie lubią tych warzyw, to jest to super przepis, żeby udowodnić wszystkim, że weganizm jest naprawdę bardzo prosty i dla chcącego nic trudnego. Nie musicie rezygnować z ulubionych smaków, po prostu wystarczy wiedzieć, jakich składników użyć i mogą one naprawdę w odpowiednim połączeniu smakować jak prawdziwe odpowiedniki wcale nie wegańskich potraw. Tak więc zapraszam Was do przepisu. Dobra, mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i mam nadzieję, że ten przepis nie spotka się z jakąś ogromną falą hejtu. Wiele osób pisze o tym, że weganie nie powinni robić potraw, które jakoś tam głudząco przypominają potrawy mięsne. Każdy może mieć swoje własne stanowisko i mam nadzieję, że hejterzy diety wegańskiej powstrzymają się od negatywnych komentarzy. To
wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wy próbujecie i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy według Was również smakuje jak wątrobianka / pasztetowa. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zerknijcie na mojego Facebooka, Instagrama, na te wszystkie konta społecznościowe i widzimy się w następnym filmie, w następnym przepisie, foodbooku lub innym tworze, który wymyślę. Tak więc do zobaczenia. Pa, pa, buzi!